Wznawiamy obrady po przerwie. Punkt E. Ogłoszenie wyników wyboru. Przedstawienie protokołu przez komisję skrutacyjną. Proszę. Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miejskiej w Dzierżoniu, wybranej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniu w dniu 19 listopada 2018 roku dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżoniu. Komisja Skrutacyjna w składzie Grzegowska Wiesława, przewodniczący komisji, Rzymujcin Rafał, członek komisji, Skier Andrzej, członek komisji. Stwierdza się, że obecnych na sesji w trakcie głosowania było 15 radnych. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżoniu radni zgłosili następujących kandydatów. Pan Ryszard Świder. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Ogółem głosów oddano 14, w tym głosów ważnych 14, głosów nieważnych 1. Proponowani kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych. Świder Ryszard 12 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżoniu wybrano pana Świdra Ryszarda. Na ręce przewodniczącego uchwała, to nie wiem już którego nowego, czy jeszcze pana, ale to chyba pana, Mieczysława Linka. Proszę o uchwałę do podpisania. Tutaj to jest. Tutaj dla pani opiekunki rady, proszę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Czternaście osób za, jeden głos wstrzymujący. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, gratuluję wyboru naszego, także szybkie funkcji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu. Mam nadzieję, że panu powodzenia. Dziękuję. I prowadzenia obrad w dalszym ciągu. Dziękujemy radnemu seniorowi panu Mieczysławowi Linkowi. Realizacji dalszych punktów dzisiejszego posiedzenia sesji Rady Miejskiej. Chciałbym dwa krótkie słowa. Koleżanki i koledzy radni, bardzo dziękuję za powierzone mi zaufanie. Cóż mogę powiedzieć? Postaram się tak organizować pracę Rady, aby każdy z Państwa mógł w sposób dobry, rzeczowy, wypowiedzieć się w czasie tych obrad. Myślę, że będzie to wyglądało na bardzo dobrej współpracy ze wszystkim Państwem oraz oczywiście samorządem. Dziękuję ślicznie i przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Punkt piąty, wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Przepraszam. Podpunkt A. Zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby przedstawić swoją propozycję? Zgłaszam pan Rzesław Kulak.
Pani Lucyna Maczyszyn. Właśnie, pani Krzysztof wyraża pani zgodę, tak? Pani Lucyno również pani wyraża zgodę. Czy ktoś spośród państwa chciałby jeszcze przedstawić jakąś kandydaturę? Nie widzę. Zapraszamy na listę kandydatów do głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Stwierdzam, że na tej liście znalazły się kandydatury, dwie kandydatury, pani radna Czesława Kura i pani radna Lucyna Maczyszyn. Poproszę oczywiście komisję skrutacyjną, bo z kolei nie musimy powołać, ponieważ odbywa się to... Proszę bardzo. Nikt nie kandyduje. Ja proponuję, żeby komisja skrutacyjna była taka, takim składem osobowym, jak była poprzednia. Woli formalności, drodzy państwo, bardzo proszę o przegłosowanie wniosku Łukasza Kowskieta. Kto jest z państwa za tym, aby to na czas kolejna komisja skrutacyjna w tym samym składzie zajęła się wyborem wiceprzewodniczącego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła taką decyzję. Zatem kolejnym punktem naszego posiedzenia jest przyjęcie regulaminu wyborów wiceprzewodniczącego. Szanowni państwo, każdy z państwa otrzymał taki regulamin. Głosowanie w myśl regulaminu odbywa się w sposób tajny, tak jak przed chwilą robiliśmy to na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Czy ktoś z państwa chciałby się ustosunkować do tego regulaminu, czy myślę, że jest państwu znajome. Dlatego też proponuję przystąpić do głosowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę.